Jeśli martwisz się, że nie dostaniesz się na medycynę lub stomatologię, bo twoje wyniki maturalne nie były takie, jak planowałeś, to nie martw się. Pomogę ci dostać się na studia medyczne lub stomatologiczne za granicą. Studia są w języku angielskim, na europejskim poziomie, w międzynarodowym środowisku. Do tej pory wszystkie osoby, którym pomagaliśmy, dostały się na studia. Studiują medycynę czy stomatologię za granicą, realizują swoje plany. Dołącz do nich, to możesz być także ty. Ja byłam też na waszym miejscu, też się martwiłam i mówiłam tacie, że się przeniosę się do Polski, ale poważnie, jeśli martwicie się nawet językiem angielskim, to też nie ma czym się martwić, bo myślę, że Włosi komunikują się tak po angielsku i się jakoś dogadują, bo mam Włochów z pierwszego roku, zaczynaliśmy razem i jesteśmy na czwartym roku razem. Mimo tego, że ciężko czasem było ich zrozumieć, uczyli się, jak mieli egzaminy też są pisane, więc wiedzę dawali po prostu na papierze. Najpierw jest zazwyczaj część pisemna i potem część ustna. Zależy, bo zależy jaki przedmiot, wszystko od tego zależy. Zazwyczaj jest tak, główny jest system, że jest pisemny, ABCD. Nie, pisemny jest, nie ma, na chwilę obecną nie mogę sobie przypomnieć, żeby był jakikolwiek pisemny, że otwarte pytania są. To jest po prostu ABC i zazwyczaj jest jedna poprawna odpowiedź, więc te testy nie są ciężkie. I czasami, nie zawsze, jak mamy test, to 1/3 pytań powtarza się z poprzednich lat. Nie zawsze wszystkie i nie zawsze się powtarzają, albo są bardzo podobne, albo treść jest troszeczkę zmieniona, albo odpowiedzi są inne. Ale zazwyczaj jest okej, bo na przykład niektórych przedmiotów na wykładowcy celowo mówią, tego się nauczycie, bo to będzie na pewno na teście. Tego nie musicie się uczyć, ale tego się na pewno nauczycie. Więc to pomagają, no jakby nie patrzeć, pomagają. Ale wszystko wychodzi zazwyczaj na ustnym, bo jeśli ktoś napisał pisemny, na przykład ściągając, to oni na ustnym się tego dowiedzą i wyhaczą to. I po prostu musisz potem przyjść drugi termin, trzeci termin, albo czasami powtarza się. I to jest właśnie w bibliotece, to już wspominałam wcześniej, że płaci się wstępne tam 600 euro, 500 euro, 600 euro, to jest na 6 lat i tą pracę potem się odzyskuje tak z powrotem po 6 latach. Co roku się przychodzi rano, co roku się przychodzi we wrześniu po książki i te książki ma się cały rok, pod koniec, w czerwcu trzeba te książki oddać, żeby na tak, że nie wiem, komuś zabrakło Nie. Kseruje się wykłady, bo wykłady są udostępniane przez wykładowców, ale nie każdy też się uczy z tych wykładów. Więc wykłady są udostępniane, ale to już trzeba kserować, bo to tak, to już każdy kseruje, tam bindowanie, to wszystko się robi już na uczelni. I z tym raczej też nie ma problemu. Bo nie jest tak jak w Polsce, że wykładowcy nie dają się swoimi notatkami. I że trzeba chodzić, właśnie tak jak mówiłam, że trzeba chodzić i wszystko notować. Tak też nie ma, bo jest, oni właśnie mają taką metodę, żeby przyjść na wykład już z wykładem w ręce, że można ewentualnie jakieś notatki robić. Także oni czasami nawet te wykłady wcześniej udostępniają, żeby właśnie być przygotowanym.